Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj film, nie zgadniecie o czym. O drewnianej desce. Zapraszam. Któregoś dnia przy wpływie nadmiaru czasu postanowiłam zrobić sobie deskę w kształcie innym niż wszystkie inne deski, w kształcie jabłuszka. Co mnie do tego skłoniło? Sama nie wiem. Chyba to, że znalazłam kawałek jesionu, który był tak niesamowicie uswojony, jakby po pierwsze był sklejony, a wcale nie jest. Cztery kolory tutaj na tej desce się znajdują. No, rysunek słoiw jest przepiękny i tą deskę przekładałam chyba z 2 lata, z miejsca na miejsce. To był niewielki kawałek, nie chciałam jej wyrzucać i w końcu wpadł mi do głowy pomysł, co z niej zrobić. Tak więc będę robić deskę banalnie prostą, ale żeby nie było może aż tak za prosto, to postanowiłam wykorzystać mnóstwo odpadu, który mamy obok warsztatu. Najwięcej odpadu jesionowego, bo jak wiecie, z jesionu robimy bardzo dużo. Te odpady są też niektóre przepięknie uswojone i mi po prostu szkoda tego było ciąć na opał. Są przestrugane z reguły z 2 stron, czyli te 2 płaszczyzny są proste. Muszę je tylko dociąć na długości, bo tu tak jak widać, albo i nie widać, bo trochę daleko kamerę ustawiłam. To są z reguły trójkąty, albo czasami nierówne prostokąty, także trochę je dotnę na długość, żeby niepotrzebnie nie sklejać za długich tych elementów. Jabłuszka, jak widzicie, jest niewielkie, więc podocinam je, wezmę na wyrówniarkę. Ja sobie wcześniej spędziłam trochę czasu nad tym, żeby dopasować to mniej więcej kolorystycznie, czy układem słojów. Oczywiście jeszcze przed sklejeniem będę musiała spojrzeć, żeby dopasować też te swoje prawo-lewo, żeby mi się te deseczki czy może bardziej osobom, którym chcę je podarować później, żeby się nie poprężyły, dlatego ułożę w odpowiedni sposób. Ale dobra, dosyć gadania, bo to ma być krótki film, więc biorę to na ukośnicę i podocinam. Zaznaczyłam sobie ołówkiem, bo to nie chodzi o to, żeby wszystko było co do linii i co do centymetra, chodzi o to, żeby po prostu, nawet o to, żeby nie zużywać za dużo kleju, bo po co mam kleić rzeczy, które za chwilę będę odcinać, więc podocinam sobie to teraz. Gdzieś mam okulary. Tu niektóre końcówki też były spękane, więc mimo, że odcinałam takie małe kawałki, ale i tak je podcinałam, żeby potem przy klejeniu nie przeoczyć jakiegoś fragmentu, że od spodu jest pęknięte i potem zabraknie mi po prostu ładnego materiału, do tego też to podtrzymałam. I teraz wyrówniarka. Kawałki nierówne, Jarek dał mi sprytne nakładki na ściski, dzięki którym nierówna powierzchnia będzie mogła być równo dociśnięta. Ja tylko się zastanawiam, będę musiała tutaj jeszcze od spodu jednym ściskiem spróbować. Ścisków mam 1, 2, 3, 4, 5. Czekając, aż moje jabłuszko się sklei, to znaczy aż moja klejonka będzie gotowa, pomyślałam sobie, że szkoda mi trochę czasu i znalazłam
z sękami, co prawda, ale starą płócinę. Nawet nie wiem, od czego to było, resztka też poklejonego jesiona, i pomyślałam sobie, że z takiego dużego kawałka zrobię nie jabłko, tylko gruszkę i sobie przy okazji poćwiczę. Więc kto ma ochotę popatrzeć, to zapraszam. Staram i zwalniam i wtedy mi wychodzą takie nieciekawe te powierzchnie. Jak jest odważny ruch, szybki, to wtedy jest naprawdę kształt o wiele lepszy. Nie ma się też co przejmować, że to nie będzie idealnie po linii, bo jak nie będzie po linii, to albo szlifierka sobie da trochę radę z tym, żeby poprawić kształt, albo po prostu będziemy mieli gruszkę, która nie jest taka idealna, jak może na obrazkach jest, więc teraz pójdę do szlifierki i spróbuję tyle, ile się da jeszcze obrobić szlifierką, a resztę no to już ręcznie. Daj mi 5 minut, to zrobię drugie danie. No, pa. Jeść, jeść, jeść. Tylko jeść i po prostu nic więcej. Tyle, ile dałam radę na szlifierce zrobić, tyle zrobiłam. Teraz niestety trzeba będzie trochę popracować już ręcznie. Chociaż no, jeżeli ktoś ma szlifierkę ręczną, to też można sobie pomóc. Ja mam taką sprytną końcówkę trójkątną, która dotrze w te zakamarki, zanim będę musiała wziąć papier w rękę i pilnik, więc jeżeli ktoś ma, to wiadomo, że fajnie jest sobie ułatwić życie. Gruszka bądź jabłko jest wyszlifowana, wtedy musimy wziąć do ręki papier ścierny i spróbować załamać wszystkie krawędzie, żeby ona była, ta deska, miła w dotyku, wiadomo.
U nas kontrolę jakości przeprowadza Piotrek, więc jak wróci z przedszkola, to deseczkę objedzie rączkami, sprawdzi, wygarnie mi, jak coś jest nie tak. Więc teraz papier w rękę i pozałamywać wszystkie ostre krawędzie. Ewentualnie poprawić jeszcze jakieś niedopatrzenia. Trzeba też uważać przy tym ogonku, czy tutaj przy robaczku, jak to moje dzieci mówią, robak tutaj wystaje, żeby te ostre krawędzie, gdzie zbiegają się dwie czy trzy krawędzie razem, żeby ich nie pościnać za bardzo, żeby to wszystko mimo tego szlifowania, żeby miało proste kąty, że tak powiem. Aczkolwiek, żeby w momencie dotykania nie kłuło w ręce, nie raziło w ręce. Ja jeszcze w międzyczasie sobie tą powierzchnię zlałam wodą, poczekałam aż wyschnie papierem 220 bodajże, wyszlifowałam, żeby ta deska przed olejowaniem była naprawdę gładka. Ostatnia rzecz, ja wcześniej nawierciłam otwór, ale stwierdziłam, że jest troszeczkę za mały. Żeby tą deskę można było zawiesić, to wywiercimy, już wracam, wywiercimy otwór. A też nawet jeżeli ktoś nie będzie chciał zawieszać, to myślę, że to bardzo estetycznie będzie wyglądać i ta deska będzie taka bardzo wykończona. Ja mam teraz wiertło 6,5. Oj. Teraz. Co jest? Dobra. Pogłębimy. I myślę, że to wszystko. Ja przed chwilą położyłam na naszej kozie olej kokosowy, który przyniosłam sobie z domu. On ma taką bardzo zwartą i twardą konsystencję, kiedy jest w lodówce, dlatego przyniosłam go tutaj. Postaw chwilę na piecyku i jest już konsystencja w sam raz do olejowania, więc przepraszam na moment. Ja mam olej kokosowy, bo takiego też używam w kuchni, ale to nie jest kwestia tego, że trzeba specjalnie teraz zakupić czy ściągnąć sobie olej kokosowy. Kwestia jest taka, żeby na deskę, którą używamy w kuchni, stosować oleje jadalne, ale takie, które nie jej uczeją. Czyli na przykład jak mój olej kokosowy, ale równie dobrze można zastosować klarowane masło, które jeżeli jest dobrze wyklarowane czy sklarowane, wówczas też nie jej uczeje, więc jakikolwiek olej, który nie będzie jełczał. I teraz jeszcze jedna kwestia, o której nie powiedziałam na początku. Ja te deseczki mam jesionowe, chociaż jesion nie do końca nadaje się na deski, które używane są w styczności z jedzeniem. Buk, zdaje się, to jest jedyny gatunek, który spełnia wszystkie normy potrzebne przy używaniu drewna w kuchni czy w przemyśle spożywczym. Aczkolwiek te moje deski to nie są deski, na których, które będą pracować, że tak powiem, 12 godzin na dobę. To są bardziej tacki, na których kładę jedzenie, więc tam styczności bardzo dużej z wilgocią nie będzie. Myślę, że ten jesion da radę, aczkolwiek to nie jest stuprocentowo dobre drewno na deski do kuchni. Więc jeżeli nie jesion, to na pewno bardzo dobrze spisze się buk, grab, czy topola. Chociaż topola jest dosyć miękka, ale też do
na deski się nadaje. Tyle, jeżeli chodzi o drewnie, chciałam powiedzieć. I teraz olejowanie. Olej, tak jak powiedziałam, jest rozgrzany. I to jest najlepszy moment całej pracy. Spójrzcie na to. Kolor, który wydobywa wykończenie, czyli jakakolwiek nakładana powierzchnia, czy to jest wosk, czy olej, czy lakier, dopiero wtedy z drewna wyciągana jest jego właściwa barwa. To jest najlepszy moment całej pracy. A ja mam tutaj teraz jeszcze dodatkowe efekty w postaci pięknego kokosowego zapachu. Tego też nigdy nie chce się robić, bo ja sama wiem po sobie, ale warto, naprawdę warto, żeby ta deska była poolejowana jak najwięcej razy przed pierwszym użyciem. I też nie zapominajmy o niej w momencie, kiedy ona już sobie te pół roku czy rok poleży w kuchni i podarujmy jej jeszcze trochę oleju, bo on wiadomo, niektórzy myją deski w zmywarce, z tego co wiem, no to wówczas są takie tam temperatury i chemia, że nie sposób, żeby ten olej w tym drewnie przez taki okres czasu został. Więc ja zachęcam do tego, żeby przy pierwszym wykończeniu zastosować jak najwięcej tego oleju. Zdaje się, że przy desce, którą mąż mi zrobił grabowej, nałożyłam 9 warstw oleju i powiem Wam, że gdybym nałożyła jeszcze 2-3, to drewno spokojnie by ten olej wchłonęło, więc zachęcam do tego, żeby oleju nie żałować. A przy tym jeszcze wspomnę, że olej, ja go całkiem niedawno poznałam, olej kokosowy jest bardzo zdrowym olejem. I może być stosowany też przy kosmetyce, czyli możemy pielęgnować nim skórę, włosy. Więc najpierw zdzierałam sobie paznokcie przy szlifowaniu, ale teraz pielęgnuję sobie skórę, dłoni olejem kokosowym, więc nie jest tak źle w tej stolarni. Nadmiar oleju tą suchą częścią szmatki zbieramy. Ja deski do domu nie będę zabierała, bo nie ma sensu. Tutaj w warsztacie jest tak cieplutko, że gdzieś bliżej piecyka ją zostawię i za 2-3 godziny nałożę kolejną warstwę i tak myślę, że z 4-5 warstw na pewno nałożę, zanim deska będzie gotowa. Jest dziurka, musi też być sznureczek. Chciałam Wam tylko pokazać po prostu, jak to będzie ładnie z tym sznurkiem wyglądać. Wiadomo, jak ktoś lubi, można kolorową, w krateczkę czerwoną, wstążkę, czy jakiś inny materiał, który tą deskę ozdobi. No i tyle. Mamy gruszkę, deseczkę czy podkładkę do kuchni, pachnącą, mam nadzieję, że ładną. I taka propos Dnia Kobiet, który się zbliża. Bardzo prosty prezent, wydaje mi się, do naszych pań. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby wykorzystywać nawet odpady w warsztacie, bo można z nich zrobić całkiem przyzwoite rzeczy. Ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.